Jak za dawnych czasów. Pociąg ruszył leniwie z miejsca. Michał zakołysał się zgodnie z rytmem wagonów. Poprawił kurtkę, wyciągnął z uszu słuchawki, i ruszył na poszukiwanie wolnego miejsca. Zwykle o tej porze w pociągu nie było zbyt wiele osób, ale dziś dziesiątki, jeśli nie setki długowłosych, odzianych w czerni indywiduów, okupowało każdy wagon. Powodem był koncert w katowickim spotku, na którym zresztą miał szczęście być. Teraz bolało go nieco zdarte od śpiewania gardło i czuł ogólne wyczerpanie. Jednak serce wypełniała radość, a w uszach brzmiały angielskie słowa wokalisty. Wyminął grupkę wyrostków palących na korytarzu papierosy i zaczął zaglądać kolejno do przedziałów. Towarzyszyły mu przy tym spojrzenia mówiące Jasne, frajerze, myślisz, że stalibyśmy tutaj, gdyby było coś wolnego? I rzeczywiście. Michał z irytacją stwierdził, że każdy przedział jest zajęty, a co gorsza czasem przez dwóch, trzech osobników, którzy rozwalili się bezczelnie, zajmując całą powierzchnię siedzeń. Perspektywa stania cztery i pół godziny na korytarzu nie była zbyt zachęcająca. Uparcie więc szukał dalej, stwierdziwszy, że wepchnięcie się gdziekolwiek mu się nie uda. Dotarł bliżej czoła pociągu i poczuł, że jego trud zostanie wkrótce wynagrodzony. Korytarz był pusty. Otworzył drzwi najbliższego przedziału. Sześciu śpiących metalowców. Otworzył kolejne. Tym razem ośmiu. Następne. Pięciu długowłosych i zszokowana zakonnica. Michał uśmiechnął się mimowolnie. Czasem życie pisze najlepsze anegdoty. Szarpnął kolejne drzwi. W mroku przedziału ujrzał ściskającą się parę, ale poza nią nie było nikogo. Postanowił za ryzyko.